Dary przyrody pod naszymi stopami, czyli surowce naturalne ziemi lubińskiej. To tytuł wykładu, jaki w ramach serii zajęć otwartych dla młodzieży odbył się na Uczelni Zawodowej Zagłębia Miedziowego. Najbardziej mnie właśnie zainteresowało te złoża, jaką one mają wielkość, jak one mają, na ile one jeszcze starczą, jakiego są rozmiaru właśnie w ten sposób, to mnie zainteresowało. Jakoś tak bardziej przyszłościowo myślę, no może nie wiem, to nie teraz, ale po studiach może tutaj przyjść jakieś nowe technologie, może będzie możliwe jeszcze to wydobycie, żeby podtrzymać tutaj ten cały region i to co tutaj się dzieje po prostu. Wykład mi się podobał, dużo się dowiedziałem rzeczy, które uzupełniły moje wiadomości i na pewno będę mógł się pochwalić na sprawdzianach. Zagadnienia geologiczne i te związane z górnictwem Zagłębia Miedziowego przedstawiła dr Barbara Tesser. Trudne kwestie wyjaśniała młodzieży na przykładzie minerałów, tabeli i wykresów. Więc były kolorowe przeźrocza, takie nawiązujące, no całą taką opowieść dałam, prawda, od historii, od powierzchni, co jest na powierzchni, później historii odkrycia tych złóż i wreszcie zeszliśmy do kopalni, pokazałam plan kopalni, jak wygląda mapa górnicza i później dojście do tych poszczególnych wyrobisk górniczych, więc były zdjęcia chodników, były zdjęcia obudowy, były zdjęcia maszyn tam pracujących, proporcji między wielkością maszyny a osobą tam osobami tam pracującymi. Wykład był jednym z serii wykładów Co pod ziemią piszczy i miał zachęcić słuchaczy do większego zainteresowania się bogactwami mineralnymi naszego regionu. W tym roku obok geologii i górnictwa na UZZM mówiono już o sztuce prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych i problemach społecznych współczesnej młodzieży. Zajęcia rozpoczęły się 6 marca, a potrwają do 19 kwietnia.